Witam Was na filmie na kanale, dzisiaj Yu Yang, czyli dziesiątka azjatycka, hmm, za jej siedzi Grzechu z klanu Glory, Grzechu już kilkukrotnie na kanale był, także możecie się spodziewać ciekawego wyniku, zobaczymy sobie przy okazji, jak sobie obecnie radzi ten według mnie zapomniany dedek po ostatnich nerfach, ostatnio dostał nawet w aktualizacji buffa, w ogóle to jest bitwa sprzed, to jest bitwa z aktualizacji 8.5, Także jeszcze sprzed tego bafon dostał chyba tam troszkę do, do czego? Do przeładowania torped. Zobaczymy, jak to, dzisiaj, jak to dzisiaj Grzechowi pójdzie. Ogólnie, mapa, pasmo górskie, za którą ja osobiście nie bardzo przepadam. Losowanie całkiem przyjemne, ponieważ mamy tutaj. Grzechu gra z radarem, nie ma lotni to ma na pewno spokój przed, przed komarami. na początek Benham początek taki trochę na spokojnie, chociaż nie, że ten Benham tutaj zbiera, myślę, że zaraz będzie po nim, Benham i tak nie ma szans nawet jakby się skito w tym dymie to zaraz Grzechu odpali, odpali radar i będzie tyle w temacie ale cały czas ten Benham jest świecony najprawdopodobniej przez tego Groszka gdzieś tutaj no i Kitakaze go kończy pierwsza krew dla niego, zrobiliśmy 10 tysięcy, w międzyczasie puszczone tor Pytam tam w stronę tego monarcha. Zobaczymy, co wciągnie. Monarch obecnie wciąga torpedy jak szalony. Na tym małym nerfie nerfobuffie do, do brytyjskich bebeków. Ogólnie tak, na szczęście udało się zachować, zachować radar, ale niestety całkiem konkretnie tutaj Grzechu wciągnął dwie torpedy w monarcha. Mamy już 35 tysięcy. Całkiem konkretnie tutaj wciągnął w siebie, bo stracił już prawie połowę HP. Także nieprzyjemna sytuacja, ale. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Walka o kapo się udała. Kita kazy co prawda zginęło. Horgumo, bo podobno ten desk, który tutaj był, łapał go radarem, i niestety, ale wykitował. Czyli mamy na razie, porówno w drużynach, deska tu, deska tu zginęła. A ja skorzystając w chwili spokoju, o jednak nie spokoju. a monarch wpłynął. Dobra, no będziemy mieli torpedy za 35 sekund. Pamiętajcie, że to są torpedy głębinowe. I tu jest ogólnie pytanie do Was. Jak wam grało się tą linią? Bo ciąg mu dostał, czyli dziewiątka ostatnio też ma nerfa. Jak wam się nią grało? A na temat dziesiątki, może nie będę pytał, bo znam opinię z forum, znam opinię z, z, z Discordów jest całkiem ostro teraz krytykowana. Fajnie tutaj Grzuchu wykorzystuje radar zostawiony przez, przez Kitakazy. Jeszcze na chwilę delikatnie starał się zahaczyć, jednocześnie nie tracąc kapa i zostaje na nim, żeby dokończyć. Bo, my, bo przeciwnik przejął C i A. Niestety, czyli robi się nie bardzo. Na szczęście, Monar rozginął jeden okrąg mniej zawsze, no nie? O, właśnie Władywostok pisze, żeby nie uciekać. E, ta osy... Dlaczego nie robię tej mapy? Bo, bo tu jest kampa, kampa, kampa. Jeszcze raz kampa. Mam wrażenie, że na tej mapie e, bitwy trwają najdłużej. Chciałbym mieć wygląd do statystyk, właśnie o Demon. Najprawdopodobniej puścił radar, ale Grzecho już na tyle się odwraca, że zaraz powinien z tego radaru wypłynąć. Dlaczego? Bo, zobaczcie tutaj, tutaj to jest w ogóle dziwne, że, że ktokolwiek tutaj jest na środku, to jest bardzo wyjątkowa bitwa i zazwyczaj jest skupowisko tu i skupowisko tu. I tu, to, skupowisko, to skupowisko obija się z tymi tutaj, a to z tymi tutaj. I te bitwy trwają naprawdę bardzo często, prawie po 20 minut, tak się mniej więcej, mniej więcej kończą. Dlatego nie lubię po prostu tej mapy. Ja nie lubię kampy, ja lubię robić e, rush. Nie od razu Jolo, chociaż czasami też mi się zdarzy, to możecie zobaczyć na streamach ale przede wszystkim, jeżeli już dochodzi do kampy. Jeżeli tam już się mamy bić po gębach, to bić się na blisko, 10 km mniej. Coś takiego. A tutaj to jest, te wyspy tak idealnie sprzyjają takiego bliskiego rasza, że można komuś wyjść na burtę i nawet się tego nie będzie spodziewał, jak się tylko, jak się tylko trochę zagapi. No ale niestety. Ciśnienie, to obijajem tu, chociaż tu i tak trzeba pogratulować temu Musashi, że się ruszył. Że, że ten do przodu, ten Worcester z domoinem też tutaj ładnie stoją. Ładnie Kremlin wciąga torpy, najprawdopodobniej wciągnie jeszcze zaraz następne trzy: raz, dwa i trzy. Torpy w Kremlinie. 96 tysięcy już zrobione, zobaczymy jak dalej się bitwa potoczy. Dobra, ogłoszenia wyborcze standardowe, bitewki, podsyłajcie, e-mail w opisie jak zawsze. Jest też w opisie link do Twitcha, zapraszam do obserwowania. Wczoraj się posypało trochę subów na Twitchu, także mamy kolejną ikonkę, niedługo będziemy projektować z Marleną. Jest zabawy ostatnio na Twitchu, także zapraszam was bardzo serdecznie na stream. Poniedziałki, środy, piątki, godzina 20 zazwyczaj zaczynamy. Warto wpadać, zapraszam. Dobra, nasi w końcu się ruszyli. Jest szansa, że nawet przejmą to C, chociaż to dziwnie, <grywki> dziwnie, że to Musashi yy, szarżuje, bo tam jest Haruguma. Jeżeli zazwyczaj jakiś dedek się tutaj pokaże, to nagle wszyscy dostają takiego, yy, nie wiem, jakby tu się pojawił taki wielki znak STOP, nie ruszać, nie ruszasz to kapa tam jest dedek, tak naprawdę tego Horugumo to już dawno może nie być, on może być już na A, bo on był tam bardzo dawno widziany, no nie? Może być w drodze do B, gdzie właśnie demon puścił radar i zobaczcie, że tego Horugumo nie ma, zniknął. Ciekawe gdzie będzie, niestety C, w zasadzie nie C, tylko A, przegrane tu był tylko Kremlin, był to jakiś dedek, to był, to było Asasio. Nie wiem jakim cudem to Asa się zginęło, ale nie będę komentować, na tym, na tym rzucie, gdzie bebeków jest raz, dwa, trzy, cztery, 5, pięć, pięć, bo jeden zginął, to jest to po prostu miód malina robić obrażenia, e, a, nie, a nie zginąć, no ten kozak go tu strasznie przycisnął, ale tutaj był też jakiś krążek, no niestety Kremlin jest niestety spisany na, e, na zgon, niewiele go już tu w sumie połowa, chociaż odbija i została, zobaczymy jak długo się tutaj utrzyma. Lecą torpedy na tą Ajoę. Moją opinię o tym okręcie, jakim jest Iowa już znacie. Nie będę, się, nie będę się jakoś rozgadywał. Jest szansa, że nasi spuszują w końcu. Chociaż nie mają DDK na przodzie, to może się ten push zatrzymać. Na szczęście przejęli to C. Zauważyli, że tutaj przeciwnik jest osłabiony. W międzyczasie Damon zginął. Iowa wciągnęła 3, 3 torpedy. Mam już 130 tysięcy zrobione. Jest kozak, będzie radar. Tak jest poszedł radar, radar 7,5 km zasięgu. Kozak się troszkę na pewno zdziwił. Zobaczymy czy uda się czy uda się Grzechowi go skosić na tym radarze. Kozak się w końcu ruszył. Jest szansa, że wypłynie, jeżeli tylko w zasadzie mogę. wciągnął na podobny od Kremlina. Także mamy fraga za 710 HP. Kozak pozamiatany. Bardzo dobrze mu, ten Kremlin ma trochę. A, dobra, już Kremlina nie ma, także ma już wieczny spokój. I co ciekawe, zginął od torped, czyli od zalania od tego kozaka. Teraz Grzechu został na raz 2 trzy, 4 okręty na tej flance. Tam reszta, reszta naszych szarżuje runa. I gdzieś tam mustera, który jak będzie chciał, to w tym momencie, gdzie jest tutaj, to pewnie on już gdzieś tutaj przy wyspach powinien być. I oni nie będą już mu wiele, nie będą mogli mu zrobić zbyt wiele. I teraz tak, Grzechu ma sytuację idealną. Dlaczego? Dlatego, że ma trzy tłuściutkie pancerniki, które muszą ruszyć w stronę B. Nieważne jak, one muszą przepłynąć w stronę B, czyli po drodze mając grzecha, będą zahaczać jego torpedy. Jeżeli tylko trafi się jakiś. Yy, nie bardzo ruchawy, że tak powiem. E, pozwolę sobie powiedzieć pancernik, czyli będziesz szedł po swojej prościutkiej linii. Uwierzcie mi, że nieważne, czy to jest piąty tier, czy to jest dziesiąty tier, pływa takich cwaniaczków, e, takich królewiczów na pancernikach od cholery i jeszcze trochę. E, także, mm, o właśnie, mamy tam Ajałbę, która zaraz będzie wciągać torpedy. Niestety była na tyle daleko, że te torpedy troszkę rozrzuciło. Raz, dwa, trzy. Wsparcie jała zostaje na 4500 HP. Torpeda w Musashi w międzyczasie mamy duży kaliber i wsparcie zrobione. 196 tysięcy już na liczniku. Eee, także już jest bardzo fajny wynik, eee, ale bitwa się jeszcze nie skończyła. Eee, dalej te bebeczki muszą, muszą ruszować, muszą się ruszyć, jeżeli chcą tą bitwę wygrać, my, jako drużyna możemy w tej chwili. Troszkę, że tak powiem, spocząć na laurach i sobie poczekać na swój moment, bo my tylko musimy wybronić teraz kapa, nie musimy rasować. Możemy się poustawiać za wysapkami, możemy wykorzystać swoje kamo lekko, uciekając, kontując tyły itd. itd. A panowie, jeżeli chcą wygrać, to muszą tego kapa. Przejąć, zobaczymy co im z tego wyjdzie. E, Ajoła się na szczęście, na no, w zasadzie nasze szczęście i nieszczęście, bo dla nas to dodatkowe hapeki do zrobienia, mm, ale jednakowoż nieszczęście odbiła. Hapeki tam już niewiele tej Ajoły było, chyba 4,5 z tego co pamiętam. E, chłopaki widzę ogarnęli, zobaczcie, zarówno a ta Ajoła i Tomusashi Sashi zaczęli uciekać w tą stronę, bo wiedzą doskonale, że tutaj gdzieś jest Yu Yang, gdzieś będą pływać torpedy. Idzie zao, dep, depcze nam po piętach, także trzeba to mieć na uwadze. Zobaczymy, czy zao będzie się bawił w zmianę, zmianę kierunku, w którym płynie. 7,2 km. Ja myślę, że nie ma szans na dogonienie. No oczywiście poszły torpedy i zobaczcie za od razu zaczyna się odwracać. No po prostu... O tutaj fajnie też ktoś też na czacie napisał, że Don't die keep base. Nie ogarniam tego jak to się dzieje, bo takich sytuacji też mam sporo, gdy pływam sobie... Torpedowcem, i puszczam torpedę, i nagle goś zmienia, zmienia, zmienia trajektorię swojego, swojego ruchu. Gdzie wcześniej przez dwie minuty płynął cały czas prosto, a teraz nagle, gdy, bo mentalnie, gdy torpedy puszczone, to nagle zaczyna wymijać. No cóż, bywa i tak. Zobaczymy, czy będzie kombinował grzechu i próbował się strzelać tym zało. Ja chyba bym nie ryzykował, coś tam w międzyczasie wciągnęło torpedę. Nie wiem, czy to to Musashi, czy może któryś któraś ajoła, najprawdopodobniej ta, która tutaj. Także Kremlin, który idzie cały czas burtą do naszych, e, też jest naprawdę bardzo dobrym przeciwnikiem. E, Pamiętajcie zasadę, że przeciwnik, e, trzeba po, pozwolić przeciwnikowi popełniać błędy, wykorzystać ten moment o przełączenie na apeki, czyżby będzie próbował, czyżby, czyżby. Za ona 6 km jest bardzo groźnym przeciwnikiem. E, co prawda ma odwrócone, chyba wie, że chociaż nie, zaczyna obracać tą, także może być naprawdę bardzo groźny. No w zasadzie może nas ciągnąć nawet na salwę. Gdyby dobrze przycalować, ale myślę, że potrzebowałby z 2-3, ale Grzechu nie ryzykuje, na spokojnie czeka. Ja, ja pewnie też bym poczekał, nie podpaliłbym się, ale znam osoby, które też już miały bitwy na mnie na kanale. Wiem, znam, że na pewno by spróbowały swoich możliwości i pewnie bitewka nie trafiłaby na kanał. Mamy przekroczone ponad 200 tysięcy, fraga numer 1 i jednak w tym momencie też bym zaryzykował. Załama odwrócone wieże w tamtą stronę. Tamtą, czyli w drugą, zanim zało się odwróci zanim zało odwróci wieżę, w dodatku strzela nie interesuje się w ogóle nami też bym w tym momencie strzelał chociaż z jednej strony na prawie 9 km jest Kremlin a jak wiecie radzieckie pancerniki jeżeli chcą to potrafią to jest tak jak z z, pan, z, Jezus, z czołgami ciężkimi w wodzie Niby rozrzut jest, niby ten, a jednak jeżeli chcesz, to te działa, robią się nagle snajperskie. Na szczęście Kramlin trafił nas tylko jednym pociskiem, sporo spadło w wodę przed nami, i teraz w ogóle przestał się interesować, zobaczymy czy Grzechu będzie próbował go fajczyć. Nie wiem niestety jaka tu jest, kiedy jest, w ogóle mamy jakieś informacje? Nie nie mamy oczywiście, yy, nie załapało, yy, jaki tu jest procent podpałki, yy, w sumie to i tak tutaj się nie dowiem, o jest podpała, zobaczymy czy krem nie się ugasi, pamiętajcie, że yy, ugasił się, czyli zużył yy, kolejną arkę, ciekaw jestem którą. Pamiętajcie, że radzieckie pancerniki mają tą arkę limitowaną, tak sobie, tak sobie WG wymyśliło i że tak powiem tego się trzyma. E, no cóż, bitwa, jak teraz, można powiedzieć, że na spokojnie, na luzie, e, a jednakowo ja bitew na dodlekach dostaję naprawdę mało, a z takimi wynikami, bo bitwa, przypominam, jeszcze się nie skończyła, naprawdę mało. Bitew, które przekraczają 200 tysięcy, a podchodzą pod 300, jest... Po 300 to już chyba w ogóle, albo są to bardzo szczątkowe ilości, a takie, które przekraczają 200, to jest ich naprawdę, ale to naprawdę malutko. Zresztą sami widzicie, jeśli chodzi o występowanie tych bitew na kanale. Idą torpedy w Musasiego. ewentualnie tam gdzieś jeszcze cały czas przy nim kitra się Ayoła, gdzieś tu był uster, także trzeba, trzeba mieć to na uwadze. Idą torpy, Musashi tutaj fajnie na wstecznym eee, próbuje, no... Jest niby, zobaczcie, przewaga punktowa jest naprawdę spora w tym momencie. Wystarczy 40 sekund przeżycie i mamy wygraną. Ale nasi się znowu tam to polecieli ładnie grupką, za tym yy, za tym zao. Izao Musashi w zasadzie jest do dobicia yy, nie wiem w jakim stanie jest Moskwa Moskwa też ma 11 tysięcy tylko także może się to skończyć nieprzyjemnie tutaj Grzechu dosyć mocno ryzykuje bo nie wiem czy nie zauważył, o właśnie Musashi zginęło, ale tutaj jest Wooster i zaraz może się skończyć jego żywot, mm, jest Musashi jest o właśnie jest Wooster na 7 kilometrach Wooster najprawdopodobniej zaraz odpali radar i może być nieprzyjemnie no właśnie odpalił radar, a na 7 km. Zaraz z nas nic nie będzie. I zaczyna swój balet. Się, zaczyna się problem. Jeszcze dostaliśmy po wieży i po, i po torpedach. 5 kilometrów. No w zasadzie Grzechu już ma, już ma pozamiatane, ale tamte torpedy bardzo fajnie idą. Najprawdopodobniej Ojoła, będzie miała pozamiatane. Jest w międzyczasie torpeda chyba w Musashi, tak jest. Grzechu tutaj stara się jeszcze tego Ustera. Ojoła wciągnęła też torpę. I niestety, ale grzechu, zginął. Co ciekawe, zalanie cały czas pracuje. I to chyba nawet na obokrętach. Nie wiem, czy ja mogę, e, mogę pokierować kamerą. Nie, niestety nie mogę nic zrobić z kamerą. Zarówno Ayoła, jak i Musashi wciągają zalanie cały czas. Także poczekamy sobie jeszcze. I co co mówiłem. Zobaczcie, zrównały nam się okręty. E, gdyby nie to, że udało nam się tak długo kapa przytrzymać, to w tym momencie byłaby bieda straszna. E, na szczęście, to i e booki gdzieś tutaj, które zostało cały czas flankuje przeciwnika. O, 100! Sto... No i niestety zabrakło. Podpałka zabiła Ajołę. E, Musashi przestało się zalewać. A my przejdziemy do podsumowania. No i tak, mamy 271 tysięcy uszkodzeń na DDK 10 tieru. Naprawdę, bardzo rzadko dostaję takie powtórki. A jeżeli już dostaję, to na pewno lądują na kanale. Prawie ponad 12 tysięcy. EXPA, zarobek taki jaki jest. Sami widzicie wsparcie, duży kaliber. Tylko jeden frak niestety. 2,444 podstawowego eXPA, czyli super wynik. Polecam wielkie dzięki Grzechu za podesłanie. Mm, to Musashi się w zasadzie tak jak powiedziałem, przechodzimy do podsumowania. To akurat bitwa się skończyła. E, rozkład obrażeń 217 z samych torped. 31 z zalania tam w te dwa pancerniki. Całkiem ładnie to, to wpadło. Mm, 304 na czysto. No cóż, dzięki wielkie za podesłanie. Standardowo zapraszam na inne materiały i do usłyszenia następnych. Hejo.